Hello moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, tutaj Hanta i kolejny odcineczek z Crysisa Warhead. W grze, w której jesteśmy psycholem i gra się dzieje podczas tego, co się działo w Crysisie pierwszym, znaczy w tym samym czasie właściwie się dzieją. No i ostatnio tu ratowaliśmy jakiegoś ziomeczka, doprowadziliśmy go do... Aha, ja siedzę na środku, a nie po prawej, a to śmieszne. Oj, widzę swoje ramię, o kurwa, co się dzieje? Cóż się działo z tym transporterem? Co on tak... No dobra, nieważne. Ratowaliśmy ziomeczka, teraz musimy się dostać do portu i zniszczyć właściwie ładunek, który znajduje się w kontenerach, bo tam może być coś niebezpiecznego i w ogóle musimy się postarać i w ogóle. Natomiast też... Wow, co się działo z tym? Natomiast teraz się dowiedziałem, że może lepiej, wiesz, nie iść środkiem, tylko ich oflankuj. Żeby nie iść środkiem, bo mnie zauważą i będzie niebezpiecznie, ale mówię, jej, mam zajebisty transporter, więc cisnę środkiem. Wyjebane, co jest tam tym wrakiem nie tak? Nie wiem, dobra. Ciśniemy środkiem, kurczę, nie mam granatów, ale słaby temat. Coś tam widzę. Dobra. Nie, spoko. To raczej myślę, że dla nich jest niespodzianka, że przyjechałem ich transporterem opancerzonym i rozpierdalam każdy pojedynczy ich samochód. Bo mnie to na przykład bawi. Oni pewnie są zaskoczeni. Ten już nigdzie nie pojedzie. No, dobra, spłonął. Tam widziałem jeszcze jeden jakiś. Więc sobie podjedziemy troszeczkę pod niego. Właściwie to nawet inaczej zrobiłbym. Zbiorę sobie Aha, mam już amunicję do tego, tak? Bardzo mnie to cieszy. Patrzę, czy jeszcze jakieś coś innego, jakieś grenady albo coś od nich zbiorę, może nie. Co mi to pokazywało? Maksymalna ilość amunicji. No to na co, ciul, mi to mówisz? No, dobra, jedziemy dalej w takim razie. O, mamy towarzystwo, jak miło. To czemu oni nie chcą umrzeć? Trochę chyba płoniecie, koledzy. Fuck! Jebany. Dobrze, zdążyłem się schować, ale... Ja pierdziele, to była fajna scena, nie? Mi się podobało. Dobra, możemy cisnąć dalej. Co prawda mamy już 42% obrażeń, ale trudno, ciśniemy dalej. Właściwie nie wiem, co to za pomysł, żeby obrażenia dawać w dodatnich procentach, a nie w ujemnych. To znaczy, wiecie, chciałbym wiedzieć, ile mam wytrzymałości wozu, a nie ile kuźwa... Ile mam wytrzymałości jeszcze wozu, a nie kuźwa, ile już mam obrażeń na samochodzie. Trochę to bez sensu. Oh shit. Tam widzę, z działka mnie piorą. Dobra, postrzeliłem gnojka. To się na pewno przyda. Skąd? O, tutaj jest jakiś ziomek. Samochód rozwalimy. Nie mam na szczęście tutaj żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o amunicję, i to mi się podoba. Cicho tam. O, już widzę, że płonie. Tam jakiś ziomek ucieka stamtąd. Ty jeszcze żyjesz? Jezu, ja go pięknie wypierdzieliłem w powietrze. Szkoda, że już 72% mi poszło się jebać. Oh shit! Dobra, tamtym się trzeba zająć. Nie wiem, gdzie on kurde jest, nie widzę go. Dobra, myślę, że możemy już zakończyć naszą przygodę z tym opancerzonym transporterem.
No właśnie o tym mówiłem. A my moglibyśmy sobie tutaj włożyć tłumik. Byłoby całkiem miło. Aha, ten mnie już widzi. Bo stoi kurwa za mną. No Jesus fucking Christ, o co jest nie tak znowu, no? Serio? A idź w cholerę. Dobra, trzeba by... A spróbujmy się wbić jednak od tej strony, co wy na to? Jeszcze ktoś coś którędyś? Nie, to ciśnijmy kawałek dalej. Aż zobaczymy tą cholerną wieżę. O właśnie. Chyba gdzieś tam kogoś postrzeliłem. Ale ogólnie gówno widzę. Ja pierdolę. Co się dzieje? Koleś na tej wieży jest kurwa OP. On po prostu ukrywa się. Zajebiście. Ja nie mam szans z tak dobrze ukrywającą się osobą. Dobrze, rozpierdzielony. No słyszę, słyszę. Kurczę, ale ja tak lubię ten samochód, no. Chciałbym móc przybliżyć sobie z tego działka, ale nie mogę. Chyba czas najwyższy opuścić moje zajebiste stanowisko. O, czekajcie, jeszcze mamy coś takiego. Kto po mnie strzela? Ty! Dobra, już nie. Nawet nie było porządnego wystrzału, tylko taki był taki pyk. On tam się ukrywa, ale nie mogę go dostać. I tu za mną jakiś ziomek jest, ale nie wiem gdzie. Dobra, wystarczy. Kurwa, no a teraz... Widzieliście tego chuja? Jak byłem w transporterze, to nichuj. Wyszedłem tylko... O, mam cię! O, teraz cię poszczelę. Chciałem oszczelać, jak byłem, kurde, w transporterze, Mondrealo. Odładujemy sobie tylko. Gdzie ten kutasiarz? Chciałem się, kurde, schować, to nie mogę. Chciałem sobie tłumik wziąć. Ała? Myślałem, że to wszystko jebło, ale... Ten koleś tam dalej, kurwa, siedzi, no. Co za kutas. Już, nie żyjesz? Nie żyje, dobra. Rozwaliłem tą jebaną wieżę? Tak, zniknęła nareszcie, Jesus. Nie mam już granatów. Au, nie chciałem w skałę wbiegać. Przeładujmy sobie teraz. I na spokojnie. Gdzie te dupki siedzą? Tu widzę jednego. Już? To chyba wszyscy. Nie. A, tam są. Przeładujemy. No okej, kierowcy nie widzę. Teren zabezpieczony, zajebiście, nareszcie. Żem się tu kuźwa ułaził.
5. Nie wiem, o której zacząłem odcinek. No akurat nie chciałem tego. Skąd ktoś mi kurwa napierdala? Jeden taki herlak i będzie szczylą i szczylą. Dobra, moi drodzy, to co? Możemy chyba cisnąć w samochód. Jechać. A teraz zrobię F5, atak. Na szybki zapis i ciśniemy. Okej, jesteśmy już pod portem. Nareszcie, w końcu. Jesus. Myśmy do tego portu jechali. Co się jebie się? Any intel on how to crack this thing? The only lead I have is a Korean Milnet connection in the harbor. Interface with it and I'll see what I can do. Aha, przegrzało się gówno, trudno. Spieprzamy. Tu coś wjechało? Nie, nade mną jest ten, a. Wow, ale nie po mnie, kolego. Co za chuj, widzieliście? Wystawił się, za niego wyjrzał kolega i ten się schował, jak mnie zobaczył, a kolega zginął. Przez ciebie twój kolega nie żyje. Jaki kurwa twardy ten koleś. Mają EMP, Grenade Launchera. No dopiero coś ciekawego. Dobra, pójdziemy sobie, tutaj widzę jakiegoś herlaka jednego. Miny, wszystko w ogóle w tej grze jest. Więc idziemy na razie tam, gdzie mi mówił, do żółtej kropki. Jakoś się pusto tu zrobiło. Boże, ile tu amunicji. Niesamowite to jest po prostu. Aha, żółta kropka jest tutaj. No wybuchaj! Jebana beczka, no. No, kurwa, boom, bardzo, kurwa, śmieszny boom. Tam miałem się dostać. Czekajcie, jak trzymam shift, to mi to ustabilizuje celownik? Nie. Ale mogę sobie go podtrzymać, będę uważał, że mi stabilizuje. Jest jakiś koleś na tym, co wcześniej było beczką. Co za ziom. Co za typ. Ale typ nie. Mogę sobie tu wrzucić granat? Nie wyszło. Teraz chyba wyszło. No come on, rzucaj ten granat. To jakoś znajomy mi się wydaje ten teren, naprawdę, nie wiem dlaczego. No madem chyba tu nie byłem, nie wiem. Z jakimś Battlefieldem mi się to... Tak, w Battlefieldzie trójce była jakaś taka mapa. Nie wiem, nie pamiętam, no ale coś takiego było. Użyj co? Chyba nie. Aha, mogę wyłączyć radio, o kurwa, bardzo pomocne. Gdzie te chuje są? Okej. Wow! Chyba zgłupiałem. Okej.
Maksymalna ilość. Tu jest jakieś coś, to nie. Danger, to nie. To co ja mam tu podnieść? Co ja mam tu? Po co ja tu przyszedłem? Po te wyrzutnie? Czy coś takiego, nie? O tym mówię, chyba. Tak? Jest? Jest amunicja? Nie, amunicja pełna. Strzelba na automatyczny granatnik. Uuu! To sobie wezmę. Czekajcie, dobra, granatnik mamy. To sobie przeładuję. Ten pistolety, pięści. To mam bomby, claymory. I no i tylko tyle do wyrzutni. No dobra, ale granatnik, fajna sprawa. Czyli o ten granatnik chyba chodziło albo coś, dobra, nieważne. To kurde, wygląda kosmicznie ten granatnik, nie? Dobra, idziemy. Strasznie wolno idziemy, tak by the way. Gdzie ja się tu mam gra... Okej, dobra. Toron, 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 toron. To dzień dobry. Zostałem joleczkę. Nie, ale jest Franek. A już nie ma Franka. No, wyszło słabo. To wyjdzie lepiej. Gdzie tu jakie? Co tu się dzieje? Gdzie oni tu skąd idą? Chłe, 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 chłe. Oj, chłopaki, chłopaki. Co wy wiecie o zabijaniu? Oberwał na japę granatem. Siema. Wow, aż mi wizjer zgasł na chwilę. Fajna sprawa. Genialna sprawa. Tutaj mi w ogóle pokazują też strzałki, że ten koleś gdzieś tu jest, ale ja tu nie widzę nikogo. Tu rzekomo jeszcze ktoś jest. Nie, takie wrażenie mam, że oni nie są w ogóle dla mnie wyzwaniem, no. Gdzie jest ten kurwa koleś? Amunicja do strzelby, aha. Wyzwanie to jest utrzymać celownik tych dwóch pistoletów. Jak się ma dwa naraz, to jest wyzwanie. Reszta to jest chuj. No, mamy komputerek. Jezus Maria, nie! Jak nacisnąłem G zamiast F, serio? Dobrze, że ten komputer nie został zniszczony. Bym dojebał. We've hit the jackpot. You can open the doors. I'm gonna access their emergency system. I can force the sub's computer network to run a fire drill. That should open the doors automatically. Nice one. The container's nowhere to be seen. They must have those warheads on the sub already. I've got KPA positions flagging red all over your combat area. Korean reinforcement chalks are zeroing in on your position as we speak. How did this happen? I guess that was me. I infiltrated their security systems. O'Neill, you will RTB immediately. Your assistance is not required. I don't want any more Code Blue incidents. No, she's right. I better get this VTOL back on deck. You be safe now. You hear me? Psycho, that submarine is still scheduled to leave any moment. You've got minutes before your entire area is overrun by KPA forces. Our only hope is for you to get on board. Mam się dostać na okręt podwodny? Nie mogę go zniszczyć z zewnątrz? Znowu na okręcie podwodnym. Boże święty, ja źle wspominam okręt podwodny w pierwszej części, naprawdę. Tyle żeśmy się srali z tym okrętem. Znaczy tam był final boss. Największym problemem Crysisów, przynajmniej w pierwszej i w trzeciej części, bo nie pamiętam co by się działo w drugiej, ale w pierwszej i trzeciej części największym problemem całej gry, bo gra jest ogólnie bardzo fajna, przyjemna, ciekawa fabuła, największym problemem gry były jebane final bossy. Dobra, tamtych już walić, idziemy tam. Przebiegłem kurwa 20 metrów energy critical.
Nic, kurwa, nie widzę. Jej, wskoczyłem do wody. To ciekawe. No właściwie to nie głupie, bo tlenu tu nie potrzebujemy. Bo wiecie, maska nam zapewnia tlen. Więc możemy sobie ominąć całe to fioletowe gówno. Wyjść z drugiej strony. Nawet życie mi się odładowywuje. Tutaj jest jakiś herlak gdzieś. Wyjdziemy sobie teraz tu. Jak, kurwa, co to jest? Jakaś tkanka mózgowa. Nie, to jest rafa korowa, dobra. Ja mam się wspinać. Nie mogę. Aha, teraz mogę. Musiałem od dołu drabinki. Co za kurwa matą to wymyślił? No trudno, nieważne. Dobra, teraz sobie wyjdziemy w klołku. Nikt nas nie zauważy. Teraz sobie tych matołów możemy zdjąć. Oh shit, trochę ich tu jest. Trochę dojebałem. Ale nieważne. Poradzimy sobie. Zajebiste, nie? Zniknęli mu nagle. Nie wiedział, co się dzieje, chłopak. A ja sobie w tym czasie wybiorę granatnik. Nice. No właściwie możemy to olać, wejść na ten niebany okręt podwodny, bo czemu by nie? Nie musimy tu zabijać wszystkich. Jak ja mam na to gówno wejść? Nie wiem. Z tego skoczyć? Chyba nie. Chłopaki! Jak się wchodzi na okręt? Chyba nie wiedzą. Na okręt jak się wchodzi, pytam. Ej, no powiedz, że mi! Nie zdążył. Smuteczek. Dobra, trudno. Idziemy w takim razie metodą prób i błędów. O kurwa, jest tu drabinka. Jezus Maria, znaczy drabinka, przepraszam, trap. No i git. Jej, okręt podwodny. Ua, ua, i ua, ua. O, co to zdejmuje za każdym razem? Jak w Jurassic Parku w dwójce. Też się tak właz zamykał od góry. Okej, okay, podpisane jako cargo, nieźle, nieźle. To nie jest broń, ta... z broń biologiczna. A nie nuklearna. Cepit jest w środku. Mhm. W środku jest cepit. No nieźle. Czy tam cokolwiek cepidowsko... cepidowskie. Wow! I chuj bombki strzelił. Connelly! Connelly! Yankee sekider! I'm British, you muppet. Wiem, że jest Brytyjczykiem. Idiot. When we calibrate the suit, it can get a bit tight. Like cramp, only worse. My go zabijamy w pewnym momencie jako nomad. Until the suit compensates, the pain is unbearable. Then there's a gap between skin and suit. Too close, and it can irritate the skin. Too far,
and it starts to tear the skin from your flesh. I'm a POW, you bastard! We respect the Geneva Convention. But a nanosuit is not a recognized uniform. It validates your rights. Jak ten Lee jest dziwny. Tak, dzięki, dziękuję bardzo. O! Okej, nadeszła fala mrozu. Ale Lee nie mógł teraz zamarznąć, bo my go później zabijamy jako nomad. Adapt or perish. Aaa, w tym momencie jebła góra, no tak. Myślałem, że w tym momencie Lee już nie żyje. Nie rozumiem. Wydawało mi się, że nomadem zabijamy go. I to jeszcze zanim góra eksplodowała. Kurwa, chyba sam powinienem obejrzeć moją serię. O, właśnie, mam dla was ultra challenge'a. Musicie teraz na szybko obejrzeć moją serię z Crysisa i mi w komentarzach napisać, czy mam rację, czy coś się pomyliło, bo nie no, miałem wrażenie, że wiecie, że zabijamy tego całego pułkownika Lee i dopiero później góra znika, ale no nie wiem. Zapis danych, ocena efektywności misji faza trzecia. Okej, 4 lata wcześniej, co? Aha! Cztery lata wcześniej. Chciałbym do książki teraz zajrzeć. Który to jest rok? To jest jakiś 2016 rok? Czekajcie, pójdę po książkę. Dobra, jestem. Zamarznięte wszystko, spoko. Bo to jest 2020 rok jest teraz, czyli 2016 jest 4 lata temu. Która jest opowieść o tym? Obcy kraj, to jest chyba Obcy holu. 239. Teraz zobaczę, co on... On 4 lata wcześniej to był w Londynie jeszcze żył normalnie. I się wpakował w to gówno. No dobra, można przyjąć, że w 2016 go w dupce i do wojska. O kurde, zajebiste, oni przygotowani byli, cholera jasna. No nieźle, bo ogólnie Sykes, nie, czyli psychol, dostał się do wojska przez konwencję o karnym poborze, tak to się nazywało. Muppets. Tak, ustawę, przepraszam, nie konwencję, tylko ustawę o karnym poborze. Czyli jak zamiast cię do więzienia wdupcali do wojska takiego prywatnego i... Oh shit, cepit! Ten już sam prysnął. Fajnie, bo mam pistolet. Szkiej pułkownika Lee. Spoko. Myślałem, że tędy mam przejść, ale chyba nie. No, kurde! Skacze jak kangur. Więc oni z tym Lee musieli się znać dużo, dużo wcześniej. Znaczy w tym wojsku, się musieli spotkać, przepraszam. A nie, że teraz. Gra na zakłócający. Okej,
No niemiło, niemiło. Czyli teraz góra jebła i teraz ten nomad też tam podróżuje i spotka się za chwilę z prorokiem. Jesus. Chciałem przycelować, a zapomniałem, że to są dwa pistolety. Jebany mam ten, ten celownik mam. Aha, czyli to już mam tych ziomeczków, którzy mają skafandry. To chwila, co się kurwa dzieje? Aha, tu przez jakiś czas widzę się... Nie, co się ze mną dzieje? Uszkodzenie, czemu? Cicho kurwa, głupia babo, co mnie to obchodzi, że on ucieka, ja tu umieram. Nigdy go nie rozumiem w grach, kurwa. Znaczy nie, w ogóle, ogólnie, nie? Przekładanie, kurwa, życia nad... misji nad życie. Że wiecie, o, szybko, zrób to, bo on ucieka. Kurwa, ale ja tu umieram, no. Tak samo w Dying Light'cie jest, nie? O, nie, musisz coś tam zrobić, nie dostarczymy ci leku, nie? I takie, ale... Ty głupia pindo. Ja tu umrę i nikt wam nie dostarczy tego jebanego pliku, bo nikt o tym kurwa nie wie poza mną. A skoro nie dostarczycie leku, to ja umrę. No to kurwa o chuj chodzi. Dobra, jest. Znaczy właściwie nie jest nam potrzebny ten pistolet, ale fajnie się ich rozwala. Granata. Kurde, nie o to mi chodziło, przecież chciałem. No właśnie. Ale jebańce są dobre. Silni są. Dobra, ten jeden chyba nie żyje. Nic kurwa nie widać. Zamknij dupę, głupia pingo. Kurwa, no nie. Nie, nie, no nie czaję, ja po nim strzelam, oni strzelają po mnie, obydwoje mamy suty, ale to tylko ja umieram. Kurwa, nie chcę tego, Jesus. A ten też zrzucił pistolet chyba jakiś. Sami wykończyć samymi tymi grenadcami nie czaję. Nie cloak, tylko chciałem kurwa strength. A kurwa, wy co zrobicie? Chciałbym też dostać normalne granaty, naprawdę. Jestem w stanie zabić tylko jednego z nich, to jest strasznie śmieszne, ale... Nie mam nic innego. Jakąś zmianę granatów? Kurwa, nie wiem jak się zmienia granaty, szczerze mówiąc. Nie wiem, czy mam jakiekolwiek inne. Czekajcie, zrobimy sobie... O, w pizdu. Zamknij kurwa dupę, głupia pizdo. Ja tu się staram kurwa przeżyć. Chciałem sobie broń kurwa zmienić. Nie, mam tylko... Gówno widzę tak naprawdę. O, to już lepsze będzie to. Nic nie widzę przez ten cholerny wiernik ich.
Okej, spokojnie. W końcu się uda. My możemy się wychylać, zapomniałem o tym. A to mi tak chuje da. O, to było fajne, ale nic mi to nie dało. Oh shit. Dobra. Ten jest wykończony. Jesus. Chciałem go walnąć z broni, ale się nie udało. Ileż można trzech kolesi zabijać? Masakra, nie? Chyba nie mam wyjścia, jak po prostu rzucić tym granatem. O, dobra. Chyba zginął. O, fuck me po prostu. Dobra. To sobie zbierzemy teraz z tych ammo. Przydałoby się ten nano, tam coś rozpierdalacze. Tak naprawdę. To sobie wrócimy, bo tam jest ich więcej. Dajcie mi nano rozpierdalacze. Dziękuję. Okej, okay, możemy iść do tego cholernego hovercrafta. No i zajebiście. Dobra, zapiszmy tu grę, bo... Najebiste. Tam coś rozjebałem. Co? Co znowu? Co? Oh shit! No, a fajnie, ale tutaj to na tym się zatrzymałem, tak? O! Cepit! No, zajebiste jest to, że tam można, wiadomo, sobie po ziemi też jeździć, bo to w sumie poduszkowiec. Teraz pytanie, gdzie kurwa? Au, shit, wypierdalaj ode mnie. Ty gnido jedno, czekajcie, musimy jakoś... Mamy jakieś opcje? Widzicie, że kurwa nie mamy, co za bullshit. Myślałem, że są jakieś opcje... A, trójką się zmienia, ale chujnie, dobra, czekajcie. To jest ten wielki, tak? To ja mu chuja zrobię właściwie. A ja mu chuja zrobię. Tylko na chuj mi kazali... Jak ja mam się tam kurwa dostać? To na chuj mi kazali w ogóle w to miejsce tutaj się dobijać, jak to muszę od dupy strony w ogóle objechać. Co za shit. No niestety tutaj, jeżeli chodzi o kurwa powiedzenie, gdzie mamy iść, to jest słabo strasznie. Jej, jaka muzyka nam się kurwa podniosła, włączyła, dobra. A, tu jest wioska. Szkoda, żebyście mi kurwa nie pokazali, że tu jest jakaś wioska. Jezu, wszystko niszczę. No i tak to można kurwa jechać, no. Przejeść przez wioskę, a mnie kurwa kierują na jakieś drzewo. Teraz to może... Teraz to już rozumiem, dobra. Odnalazłem siebie. Je. Przejdziemy ich. Ach, jak pięknie. Cudnie. Coś tam się z czymś strzela, ale nie będziemy się zajmować tym. Dobrze, dobrze, mamo. Wiecie, oczywiście mógłbym jeździć w ten sposób, ale chcę sobie zwiększyć imersję z grą. Więc jakoś wolę tak. Gdzie on teraz? A, tędy, że przejechał, tak? On faktycznie widać. Tu się rozwalił jakiś statek. No jest, faktycznie widzę gnoja.
gra zapisana, miło. Gdzie on? Aha, przez kontener, przez statek przepłynął, tak? Przejechał. Wow! Dobrze, że po wodzie też mogę tym pływać. Zamknij mordę. Kurde, niesamowite jak to może zamarzło, nie? No i jak mam niby kurwa tam cię do niego dostać? Ale aha, jesteśmy znowu tutaj, ale jazda. Ale zajebista sprawa, nie? Takie... ale co to kurwa jest? Niech cię to nie obchodzi, ścigaj jebany kontener. Nieważne jest kurwa to, że połowa góry zniknęła, wszystko zamarzło w pizdu, a kurwa tu wielki jakiś potwór wyszedł kurwa z podziemi. Jebaj to! Ścigaj kontener. Nic kurwa nie wiem, gdzie ja mam teraz jechać, płynąć, czymkolwiek lecieć. Nie wiem. Już pod górę nie wyjadę, nie? No prawie. Nie wiem, jak znowu kurwa wjechać na ten jebany... na tą jebaną górę. Dobra, idziemy po tamtej kładce. Idziemy po tamtej kładce. No bo czekajcie, po tym może wskoczę. Nie. Aż bym zaskoczył. Jezus Maria, no to chyba mnie chuj strzeli. Na chuj mi te skoki, jak nigdzie nie mogę wskoczyć. Idziemy po tym gównie. Jak kurwa niepełnosprawni. Szkoda, że jeszcze mi wózka takiego, wiecie, dla emerytów nie dają. O, Dane! You need to get over here ASAP. We lost contact with the other nanosuit team. You hear anything? Negative. Okay, we're cornered up here, but we found a soft spot in the ice. Bear's gone down to see if he can't blast a hole through to the next valley. Okej, okay, to dobra, to ciekawe. Czyli po pierwsze okazuje się, że jebać kurwa tego koleś, to, że koleś tutaj z kontenerem wjechał, to jest jebać, bo ja nie mogę. Dwa, jest Lazy Dane, to jest ciekawe. We vlogu książkowym o książce Crazy Eskalacja mówię, znaczy bo tam jest ogólnie, się pojawia Lazy Dane. Mówię, że to jest postać, o której w ogóle nic nie wiem, że się pojawia tylko w książce. Chyba tak powiedziałem. A tu się okazuje, że on kurde się pojawia nawet tu. Kurwa w grze. To jest ciekawe. Nie spodziewałem się tego, szczerze mówiąc. Tak, ale się teraz napierdałem z obcymi, cio. Trochę nie mam życia. Trochę... aha, trochę tutaj jakiś skurwysyn za mną stoi i mnie napierdala. Ja tego nie zauważyłem. Skąd one się tu kurwa wzięły? Od zajebania ich, no. Zabijam jednego i kurwa się dwa następne pojawiają, ależ bullshit. Jeszcze nie wiem kurwa, czy cokolwiek zabiłem. Oh, fuck me. No, idź, ja pierdolę, idź. Kurwa, coraz dalej mnie chuje spychają. Nie wiem, może moglibyście umierać? Nie? Słabo. To gówno nie chce umrzeć. No i co ja mam tu zrobić, kurwa? Patrzcie, gdzie ja już się wycofałem. Przecież to jest, kurwa, chore. Chyba sobie dojebałem trochę. Jebać to naprawdę. Oczywiście, kurwa, nie doskoczę.
Bo po chuj. Na chuj mi ten nanoskafender, jak kurwa nie mogę się rozbiec i skoczyć. Naprawdę, tutaj w dwójce i w trójce ja mam wrażenie, że dużo lepiej, dużo bardziej użyteczny jest ten skafander. Tutaj po prostu on jest taki... No, takie, no, ma, no to ma, masz pan tutaj takie coś i no, normalnie jest w tym chodź i no i w sumie tyle. Takie kurwa nie, no mam te wszystkie modyfikacje, ale najbardziej chyba jedyną taką użyteczną rzeczą jest to, że czasem można szybciej pobiec i... I... O, siema. Co? Dog. Okej. Czasem gdzieś tam... O, karabin Gaussa. Świetnie. Did you find a way through? Bear hasn't called in. We're making our way down to his location now. Co to kurwa jest? To jest karabin Gaussa? Musimy go zmodyfikować, bo nic znowu nie widać. Celownik las... Nie, co ja mówię? No, może być i to, ale zwykły celownik. Okej, dobra. Cały kuźwa team drugi. Nieźle. Teraz się dowiadujemy, że tu był jakiś drugi team. Oddział Orzeł, a my się nazywaliśmy Oddział Raptor. Jebaństwo jest tak mocne. No i gdzie on kurwa jest? No dobra, ten się rozpadł. Nie, on żyje, nie żyje, nie wiem. W Battlefieldzie jest to fajne, że wiecie, jak patrzymy na jakąś postać, to nam pokazuje jej imię, nie? Zarówno w singlu, jak i w multi. I to jest fajne, bo... Tak to bym się dowiedział, jak oni mają wszyscy na imię, a tak to chuja wiem. Okej, okay, ten karabin Gaussa faktycznie coś robi im. Bo jakaś inna amunicja to jest kurde żenada. No nie, on już nie żyje, dobra. Aha, no tak, bo oni tak później wybuchają. Kurczę, przydałoby się pomału kończyć. Tam może wytnę te nudniejsze fragmenty. Mhm. Ale można by tu gdzieś skończyć zaraz. Idziemy, chłopaki, czy nie idziemy, czy jak? Ja na przykład, szczerze mówiąc, nie widzę nikogo. Ale oni do czegoś strzelają. A oddalam się... Ale nie wiem, gdzie ja w ogóle idę na tej mapie. Gówno tu widać. Nic nie widać na tej mapie. Tylko mi pokazane idź tam. Tylko nie wiem, w jakim celu, gdzie. A, są tam jacyś obcy, no dobra. Rozumiem, że te w bąbelkach są jakieś chronione, albo coś. Więc trzeba rozwalić tego, który im ten bąbelek daje. Ła, co jest? Co to miało być w ogóle? Jakimś kurwa kwasem mnie srają. Nie, tutaj. Ła, skąd? A ten dupek duży. Co za gnojek. Dobra. Jak ładnie się wbił w ziemię, niesamowite. Jebnie? No, wiem, że jebnie. No, gdzie te dupki są? Podbiegłem energy critical, ale chuja możesz zrobić. Mówię, w dwójce, w trójce ten strój jest jakiś taki, nie wiem, użyteczny. On coś kurwa daje. Tak to jest w tym momencie po prostu słaby temat. To jest tylko tyle, że nie giniemy, nie? Ale mówienie o jakiejś kurwa, nie wiem, niezwyciężoności to jest kurwa grube grube pominięcie się z tematem. Ja mam wrażenie, że tędy szedłem w pierwszej części. Nie, nie szedłem. A może, nie, nieważne.
Rzućmy sobie granadę. Teraz mi się amunicja w tym gównie skończy i tyle z tego będzie. A czego my szukamy, kurwa, chłopaki? Bo ja nie wiem. Tak idziemy w ogóle, celownik mam w inną stronę. Ale oni gdzieś idą. Więc rozumiem, że mam iść z nimi, nie? Taką mam, ja mam nadzieję, że oni wiedzą, gdzie my idziemy. Bo ja idę za nimi. No jest punkt kontrolny, zajebiście. O, teraz mi pokazywało... Nie, dobra. To mi dalej pokazuje w pizdu, idź tam daleko. Albo nie? Tak. Dokładnie. Dobra, słuchajcie, może byśmy zakończyli tutaj w tym momencie odcineczek. Także wam dziękuję serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jak tak, pamiętajcie o tym, żeby ocenić, skomentować film. I to tyle. Trzymajcie się. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnych odcineczkach. Bye, bye.